Roku przez Stowarzyszenie Żałoby 3 oraz ściśle współpracuje również z Polską Siecią Polityki Narkotykowej. Program ten powstał jako reakcja na naruszenia w związku z egzekwowaniem ustawy przeciw narkomanii, tej, która jeszcze obowiązuje. W ramach programu ja uczyłam porad prawnych, jak już pomagam pisma procesowe do osób mających mające problemy prawne w związku z używaniem narkotyków w związku z uzależnieniem. Dodatkowo ściśle współpracujemy z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I w ramach naszej współpracy z Kliniką Prawa również 10 studentów z Uniwersytetu udziela porad prawnych, natomiast teraz są sprawdzone zakończenie z koordynatora z Kliniki Prawnej. Teraz mógłbym opowiedzieć się właściwie, w jakim program powstał i gdzie się rozwijał. Nasze prawo narkotykowe jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej, zaś przebywane kary za posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków to więzienie, a dopuszcza się również kara ograniczenia wolności grzywny na podstawie artykułu 62 ust. 3. Osoba ta została wymyślona po to, żeby ograniczać poważną przestępczość narkotykową. Jednak po 10 latach funkcjonowania może wystarczy stwierdzić, że żadnego celu nie udało się osiągnąć. Zaś konsekwencją jest 30 tysięcy zatrzymań rocznie z powodu podejrzenia posiadania wydanych substancji psychoaktywnych, 17 tysięcy skazań, w tym więzienie, pracy społecznej, grzywna. Z tych 17 tysięcy, 9 tysięcy osób usłyszało wyrok pozbawienia wolności zawieszony na okres próby. Zaś 500 osób bezwzględnie odsiaduje więzienia w zakładzie karnym. W więzieniach, w których są narkotyki. Od 42% do 60% więzień przyznaje, że zażywa narkotyki w więzieniach. Natomiast według badań Instytutu Wyższych z 2009 roku koszty wykonania tej ustawy to 80 milionów złotych rocznych. Tych narkotyków zmalało 20%, co świadczy o pokrycie na nie. Natomiast jeśli popatrzymy na statystyki, to można powiedzieć, że pomiędzy 1999 rokiem a 2008 wzrost wykrywalności przestępstw wynosi 1500%. 1500% wzrosła wykrywalność przestępstw. To dobrze pokazuje raport z prawa posiadania narkotyków prewencyjnych z Krakowa, profesora Krzysztofa Kajewskiego. To pokazuje wykrywalność i ten właśnie pomiędzy 1999 wzrosła. Natomiast badania profesora Krzysztofa Krajewskiego mówią, że 53% tych spraw dotyczy posiadania małej ilości narkotyków, czy te 3 gramy w wolnym polskim. I te badania znajdują potwierdzenie w analizie spraw prowadzonych przez program rzecznika. W tym grupu zbadaliśmy około 100 spraw. I głównie były to dwie grupy osób, pacjenci programu subfunkcyjnych, to było 60% spraw, i zwyczajnie mieli problemy w związku z prawem karnym, lokalnym, administracyjnym, cywilnym, czyli całym szeregiem problemów. A 40% właśnie z powodu egzekwowania artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wnioski płynące z analizy rozpatrzonych spraw wskazują, że obecnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie pozwala możliwość dla nadużycia prawa przez wszystkie organy egzekwujące, czyli przez policję, kontrolę oraz sądy. Przede wszystkim sprawa zaczyna się na etapie zatrzymania, czyli policja jakby wdrożyła pewne praktyki, wzór praktyki, które nie mają umocowania prawnego. W przypadku zatrzymania osoby, które przebywały jeszcze na przykład mieszkań z rodzicami, nie zachodzi ani obawa matactwa, ani obawa ukrywania się takiej osoby. Więc nie zachodzą przesłanki prawne do zastosowania zatrzymania. Natomiast takie zatrzymanie jest rutynowe. Dodatkowo zawsze dokonuje się przeszukania mieszkania, co też nie jest uzasadnione. Jednak wprowadzono takie wyrany z praktyki i jej się stosuje. Dodatkowo prokuratorzy również jakby mają pole do używania prawa, ponieważ zawsze, niezależnie od ilości wykonanego narkotyku, jakiego rodzaju, proponują skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze, zaś
taką ugodą przedmiotową, propozycją prokuratora. Za każdym razem we wszystkich rozpatrzonych przez mnie przypadkach to była kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, zależna od okres próby dwóch lat. Czyli kara zupełnie nieproporcjonalna, zupełnie niedostosowana do okoliczności sprawy, jak i warunków subiektywnych spraw. No i sądy. Sądy wydają się najbardziej racjonalne, jeżeli chodzi o egzekwowanie tej postawy, ponieważ w większości przypadków te sprawy, które ja prowadziłam, udało się umorzyć, wydaje się, z trzema wyjątkami. Także to właśnie na etapie postępowania sądowego, czyli już przed sądem, nie na etapie postępowania kontrolnickiego. Sądy zazwyczaj swoje fakt umorzenia postępowania, czyli pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, argumentują niecelowością. Niezdolnością prowadzenia postępowania i niezdolnością stosowania jakichkolwiek kary. Czyli ilość i rodzaj poszkodowanych natury, jak i charakterystyka sprawcy oraz okoliczności zatrzymania, które zazwyczaj są bardzo typowe, mają wpływ na konsekwencje prawne, co świadczy o tym, że policja kształtowała profil przestępcy. Zazwyczaj jest to młoda osoba, jest osoba młodociana. Zazwyczaj okoliczności zatrzymania są typowe, czyli pora wieczornych, w parkach bądź pod klubami. Zazwyczaj rodzajem wykrywanego narkotyku jest marihuana, były to wyjątki, to jest marihuana karmina. Natomiast ile pożywanego narkotyku kształtuje się od 0,2 grama do 5 gram. Czyli te wszystkie czynniki, które są wymienione na slajdzie, tak jakby kształtują zachowania policji i prokuratury, co jest dużym nadużyciem. Natomiast 9 grudnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W kontekście tych rozpatrzonych spraw, czy jak to było z artykułu 62, rzeczywiście nowelizacja wprowadza pewną zmianę, która polega na tym, że prokurator będzie mógł ułożyć postępowanie przed wydaniem decyzji o wszczęciu śledztwa bądź dochodzenia, wówczas gdy zostanie spełnione kilka przesłanek, czyli niecelowe jest wymierzenie kary wszczętego postępowania, co posiadałam nieznacznej ilości narkotyku. I narkotyki muszą być przeznaczone na własny użytek. Także wydaje mi się, że niestety ten nowy artykuł 62a może nie przynieść efektu. Natomiast należy dołożyć wszelkich starań, żeby przeprowadzić szkolenie dla policjantów i prokuratury, jak i najlepiej ukształtować wytyczne dla policjantów, ponieważ wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy ten artykuł nowy 62a, tylko poprzez praktykę można ukształtować nowy stan rzeczy w Polsce. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa miasta do zaprezentowania drugiej części raportu związanej z leczeniem osób uzależnionych. Pozarządowe, które są też studentem bardzo dużej liczby wartościowych danych na wiedzę filmów. Przejdziemy od razu do konkluzji, po zaczęciu trochę tych danych. Więc podstawowa konkluzja z tego raportu jest taka, że w Polsce się długo drogą nieskutecznie. W zakresie pomocy uzależnionym jest w potrzebaniu znacznych potencjałów, zarówno
szkolnej kadry bardzo materialnej, wielokanałowej, ale nie próbujemy jej korzystywać racjonalnie. Na podstawowe problemy polskiego systemu w zakresie tego raport identyfikuje zjawisko takiej wielopoczętowej monopolizacji tego leczenia. Ono się wyraża na przykład w uprzywilejowaniu stacjonarnych form terapii, uprzywilejowaniu lecznictwa drakki, a także w jego regionach monopolistycznej pozycji dużych organizacji. Tu trzeba dodać, że dwie największe organizacje przejmują około 50% nakładów wszystkich nakładów NFZ na leczenie narodowe i z tego wynikają różne negatywne na systemu konsekwencje. Niektóre skutki monopolizacji. Przede wszystkim brak debaty. Nasze środowisko ludzi pracujących w rekrutacji pobytu, w leczeniu, w pomocy, pozbawione jest pytanie debaty. My nie mamy debaty. Takie spotkania, jak teraz odbywają się bardzo rzadko, właściwie nic niewiele zmienia. Nie mamy konferencji, takiej konferencji dodatkowej, jaką ma na przykład środowisko związane z IFEI, które nas zaprasza do udziału w swojej konferencji. Niedofinansowanie poradni, to pokażę teraz na wskaźnikach. Niedofinansowanie leczenia ambulatoryjnego skutkuje tym, że skuteczność interwencji na początkowym etapie leczenia pozostawia wiele do życzenia. Pacjent jest taki obyczaj, który za chwilę dojrzewania, to jest taka praktyka, że pacjent z poradni nie jest w stanie natychmiast poszukać narkotyków, które można dać mu jak na stosowanie. Pacjent ma wyżywać do terapii, a właściwą terapię jest trafiona. Brakuje oferty dla starszych i bardziej schorowanych, tych bardziej zdrowych. No, mi się to jasny skutek historii społeczne. Wspomniane dojrzewanie pacjenta do terapii, to ignorowanie jego potrzeb, to nie podejmie decyzji leczenia. Pacjent może w ośrodkach leczyć się bez końca, ponieważ jest to świadczenie w najniższym stopniu, nie jest zreglamentowane. Ośrodek może nie mieć żadnych wyników terapii, mimo to może prosperować, może być procedurą dochodową. Konsekwencje. System, gdzie najważniejszym narzędziem interwencji jest ośrodek stacjonarny, nie potrafi być skuteczny wobec osób zaczynających przygodę z narkotykami, nie jest skuteczny wobec osób starszych, nie ma dobrej odpowiedzi dla rodzin, osób uzależnionych. Rodziny są skazane na siebie. To, w sensie stosuje te programy wsparcia dla rodzin. Jest to jakby, to są programy skierowane na to, żeby się pogodzić z tym, że syn jest uzależniony, uczą jak sobie radzić, kiedy mieszka na ulicy. Właściwie jest to taki system uczenia się życia z rozwojności. Przez ten brak uwagi w dostępie do leczenia system możemy nazwać selekcyjny, eliminacyjny i wspierający wykluczenie społeczne. Jego działanie wspiera realizacyjne prawo narodowe, które dużą część pacjentów realizuje. Redukcje pobytu dokonują pobyty w więzieniu, pobyty w ośrodku, umierałeś. Dzięki pomocy ośrodków z mojej klasy udaje się wyjść na pozór. Rozprosta na kładach na leczenie. Proszę Państwa, ten wysoki słupek biały pokazuje nakłady na leczenie poruszone przez NFZ. Słupek niebieski pokazuje
pokazuje nakłady na lecznictwo stacjonarne, w tym białym kierunku. Słupek jest najniższy, to jest różnica między białym a niebieskim. Ten biały słupek to są nakłady na ambulatoria i na subskrypcję. Działki są małe nakłady na lecznictwo stacjonarne. Jak widzimy, 55, prawie 76% nakładów NFZ idzie na lecznictwo stacjonarne. Różnie to wygląda w różnych regionach. Różnie to wygląda na Mazowszu, gdzie leczenie stacjonarne otrzymuje tylko 50%, ponad 50% nakładów na leczenie. Bo mówimy na przykład od regionu pomorskiego, gdzie aż 87% idzie na lecznictwo stacjonarne, natomiast na leczenie ambulatoryjne dużo było mniej. Właściwie cała reszta, to tam jeszcze do tej pory nie było leczenia takiego substancyjnego. To są regiony podobne do pomorskiego, z znacznie wyższym odsetkiem, jak po pustym, jak zachodniopomorskim, jak to nie blisko jest Słupski, blisko Polski. Tu jest ta tabela, która pokazuje, ile regionów przekracza próg 80%, 90% nawet w nakładach na leczenie stacjonarne. Mamy tu Lubuski, mamy tu Opolski, mamy tu Warmińsko-Mazurski. Nakłady na leczenie stacjonarne w 1000 złotych na 10 tysięcy mieszkańców. Jak widzimy, jest tutaj zupełnie odbierał nam oddział Lubuski. On jest między Lubelskim a Łódzkim z tymi 11 tysiącami złotych. Ale jest tam bardzo inna sytuacja, więc to jest kombinat leczniczy, tak zwany nowy dworek, tam jest ponad kilkuset pacjentów. Na czerwono podkreśliliśmy Mazowiecki i Pomorski, ponieważ Mazowiecki, jak już powiedziałem, to jest tym oddziałem, który założył sobie, żeby ta nierównowaga dostępu doświadczeń, żeby ważne było równowagę w sobie doświadczeń. Natomiast Pomorski jest właśnie tym oddziałem, gdzie ta nierównowaga nie tylko jest, istnieje, ale jest to dodatek mocno wspierana przez samorząd. Rozkład 5 w ośrodkach stacjonarnych. Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego wskazuje jako taki nieprzekraczalny wskaźnik 7, to jest gdzieś na dole, słabo widoczny, 7 miejsc na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast są regiony, które zdecydowanie przekraczają ten wskaźnik, głównie to się wyróżnia na Pomorskim i Zachodnim Pomorskim. Myślę, że Mazowiecki, który jak mówiłem, dbał o równowagę do swoich doświadczeń, też nie ma niskiego wskaźnika na całej Polsce. Jest to 10 miejsc na 100 tysięcy. W roku 2005 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ odmówił finansowania programu federalnego w Gdańsku, patrząc od braku finansowych. Jednocześnie wydał ogółem 3,6 miliona złotych na całe leczenie, w tym na leczenie stacjonarne 3,1 miliona złotych. Razem tutaj próbowaliśmy to podliczyć, wyszło nam 2,7 milionów złotych, czyli dość się nie finansuje, ale prawdopodobnie parę placówek nam uciekło. Nie poszliśmy do danych paru placówek, żeby nam się to wszystko wypracowało, więc jest to jakaś tam różnica. Jedna pora, te działania są w Gdańsku, otrzymała 215 tysięcy.
Sytuacja jest taka, że poradnie, taka na przykład jak ukraiński, jest obrażona po prostu przez pacjentów. Tam pracuje się od świtu do nocy, jest prawda pacjentów, natomiast od 2007 roku spada liczba osób zainteresowanych leczeniem stacjonarnym. W regionie opolskim prawie 100% napadów w NFZ trafia do 3% zgłoszeń ambulatorii. Co do efektywności. W Polsce mamy 86% stacjonarnych, w ogóle 95% są z doświadczeniami kardiologicznymi, mają około 3000 miejsc. Dostępność w tych ośrodkach jest najwyższa w Europie. Po prostu to się wyraża w tym, że jakby cały czas są tam miejsca do wyszedzenia. Prawdopodobnie w tej chwili nie ma takich sytuacji. W regionie Pomorskim w 2009 roku wskaźnik dostępny wynosił 19, wskaźnik 20, a w roku późniejszego. W tym co 28 miejsc na Pomorzu, to 15% wszystkich miejsc rehabilitacji w Polsce. Jest to mniej więcej tyle miejsc w społecznościach terapeutycznych mają Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, razem z jednym z tych pomocy. Żadna z polskich społeczności terapeutycznych nie pokazuje efektu swojej pracy w postaci twardych danych. Biuro Rzecznika posiada dane z 2006 roku, które dotyczą 27 ośrodków stacjonarnych. My nie mamy danych, dlatego że społeczności terapeutyczne, organizacje, duże organizacje i danych po prostu nie dostępują. 27 placówkach leczących metodach społeczności terapeutycznej w 2006 roku wyliczyło terapię 579 osób. Średnio 21 osób na placówce. Każda z tych placówek obecnie kosztuje od 1 do 1,5 miliona złotych utrzymanie tej placówki. W 10 placówkach z bardzo słabymi wynikami terapii wyliczyło 67 osób. Czyli 6,7 osoby na placówkę. Ta wymiarowa w tych placówkach liczyła się 7 osób, czyli na jednego członka kadry przypadało 0,8 pacjenta kończącego terapię. Budżet tych placówek wynosił wtedy 5,03 miliona złotych, czyli 11% wszystkich nakładów NFZ na leczenie. Proszę Państwa, jakie są teraz osób z Turcji? Jakie są przyczyny niedostatecznej adaptacji prawnych otrzymujących w Polsce? Po pierwsze, czyli są jakaś tradycja leczenia w ośrodkach. To są w koleżanki praktyczne, które jak mówiliśmy, zmodernizowały leczenie. Brak zrozumienia dla innych i trzeba wstrzymać na celu terapii. Wiara, przeświadczenie ponad drugą rzeczą. Tu jest jedno ze stanowisk dużej organizacji, jedna największa polska organizacja, która bardzo wpływała w 2008 roku, dlaczego nie zdecydowała się na to, żeby poszedł dostęp do relacji substancji. Zgadzamy się nad tą propozycją, to był projekt, który wyróżnił Ministerstwa Zdrowia. Zastępczych do takiej funkcji paliatywnych. Tylko w razie przychodowych, tylko są tacy, którzy przeszli wiele terapii w ośrodkach, to skuteczny leczem. Właściwie ten model proponowany ma taki charakter paliatywny. Tu jest inny fragment, towarzystwo ogrodniska, bardzo głowowe, zdanie spieszy. To stanowisko zaważyło na tym, że przez wiele lat trwało
Gdańsku na wymianę. Jak już było wspomniane, w 2001 roku składa zapotrzebowanie na leczenie stacjonarne. W 2002 roku było to około 17 tysięcy osób zainteresowanych tym leczeniem. Później teraz pewnie zbliżamy się do 10 tysięcy, co powoduje zbyt małe połowy pacjentów, niskie kontakty. To powoduje też walkę o pieniądze. To nie jest tak, że walka z substytucją ma wymiar ideologiczny, ona ma głównie wymiar ekonomiczny. Ta tendencja jakby rośnie, ta walka się nasila i dotyczy tylko substytucja, też leczenia ambulatoryjnego. Ono jest po prostu też marginalizowane. W stowarzyszeniu WONAR z nimi tak zazwyczaj, że przedstawiciele ambulatorów nie są dopuszczalni do zawodu, nie biorą udziału w procesie decyzyjnym tej najbliższej podstawy organizacji. Teraz trochę optymistycznych danych. Warszawa się nie wiąże. Proszę Państwa, obecnie na około 2000 miejsc leczenia substytucyjnego w Polsce połowę mamy, połowę działa. Nie tylko substytucja, ale tutaj trafia 40% nakładów RMC na leczenie ambulatoryjne. Warszawa dysponuje niespotykanym w Polsce, gdzie prawdarzem różnych serwisów są to zgodnie, dla osób przyjmujących się nieraz lokalny autycz. I stoiska dobrze wyrażone jest substytucyjnie, źrenice, prawnictwo prawne i wiele innych wzrostem do dobrej opieki medycznej. Nie jest to tak naprawdę sprawa pieniędzy, jest sprawa dobrej polityki leczniczej. Nakłady na Mazowszu na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 48 1500 zł, na Pomorzu 42 tysiące zł, a średnia na Polsce wynosi 29,5 tysiąca zł. Czyli obydwa regiony wydają dużo, tylko robią to skrajnie w jakiś sposób. Dziękuję bardzo. Jako kontynuacja wątku, który rozpoczął Jacek Harmas, dwa kolejne wystąpienia będą poświęcone właśnie leczeniu. Zaprosiliśmy do wystąpienia pana Grzegorza Wodowskiego, który jest kierownikiem krakowskiego WONAR-u i terapeutą zacznie, a następnie wystąpienie pana Grzegorza Wodowskiego, który prowadzi program radonowy. Także do końca tej sesji skupimy się przede wszystkim na leczeniu, na problemach związanych z leczeniem substytucyjnym i farmakologicznym. Natomiast po przerwie przejdziemy do innych tematów, oczywiście związanych z polityką. Oddaję głos Grzegorzowi. Dziękuję. Moja prezentacja będzie dotyczyła leczenia farmakologicznego przy użyciu buprenorfiny, leczenia realizowanego w placówce ambulatoryjnej, którą kieruję w Krakowie. Tego będzie dotyczyła prezentacja. Informacje, które zawarte są na tych slajdach, które za chwilę Państwu przedstawię, to nie są informacje przygotowane na kolanie, ale też one nie są jakimś wynikiem jakiegoś programu badawczego, który zrobiliśmy. W ogóle muszę powiedzieć, że to leczenie farmakologiczne z użyciem leku o nazwie Unomron przeszło tak trochę niezauważenie. Weszło właściwie, zostało wdrożone, bo się nie zauważyło. Trochę do pewnego momentu traktowaliśmy je
wstydliwie, nie bardzo wiedząc, jak do czego się odnieść, ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to diabeł, czy wydra, bo nie jest to leczenie nastawione konkretnie na uzyskanie abstynencji od pacjentów, ale też nie jest leczeniem substytucyjnym i oczywiście nie spełnia żadnych kryteriów leczenia substytucyjnego i w tej definicji się nie mieści. Czyli opowiem o czymś, co jest trochę poza definicją. Sporo w tym, co Państwu przedstawię, będzie takich treści typowo medycznych, ale ja nie jestem lekarzem, także być może, że nie wszędzie będę wyrażał się precyzyjnie, ale mam nadzieję, że mam. Zanim powiem o tym, co robimy z Bunodolem poradni, to przypomnę Państwu, czym jest środek, który jest w składzie tego leku. Jest to buprenorfina. I o ile niektóre opioidy działają tylko i wyłącznie agonistycznie, to znaczy stymulują i pobudzają receptory opiatowe, a jeszcze inne działają antagonistycznie, na przykład naloxon jest przykładem takiego opioidu, i blokują, co zresztą Państwo macie tutaj na edukacji przedstawionej, blokują ten receptor, o tyle buprenorfina działa i tak. Działa nieszczęściowym agonistą i częściowym antagonistą receptorów opiatowych. Czyli z jednej strony pobudza ten receptor, a z drugiej strony również go blokuje, tak że nie dopuszcza innych opioidów do receptora. Ten środek jest syntetyczny. W działaniu przeciwbólowym jest kilkadziesiąt razy silniejszy niż morfina i stosowany jest właśnie do uśmierzania takich umiarkowanych i silnych bólów, głównie w leczeniu związanych z nowotworami. I niezmiernie ważna informacja, w porównaniu z morfiną, buprenorfina działa o wiele mniej euforyzująco, co również w porównaniu z metadonem, co zmniejsza jej taką tendencję do wywoływania u zależnych. Buprenorfina w jakiejkolwiek niemalże formie jest podawana drogą podmiędzyrodową, odprawiana przez śluzówki jamy ustnej, które właśnie nie wystrzymują. Gdyby była podawana pokarmowo, byłaby metabolizowana do takich związków, które później miałyby inne właściwości, właściwie nie. Osoby, które by ją zażywały, nie odczuwałyby działania buprenorfiny. Początek działania jest po około 30 minutach, zażywa naszą drogą podjęzykową, nasila się do około 2 godzin, działa przez okres 36 godzin. Przy dużych dawkach drogowinacytynów może być zażywana 3 razy w tygodniu. Nie wiem, przy dużych dawkach, ponieważ to jest trochę, ale można to mówić. Trochę inny rodzaj leczenia niż na niektórych działaczach. Działanie buprenorfiny nie prowadzi do zwiększenia się jakiegoś wyraźnego zwiększenia tolerancji. Środek ten ma wysoki profil bezpieczeństwa, to znaczy, że dawka zwiększana w pewnym momencie nie powoduje żadnych efektów i też nawet bardzo wysoka dawka metadonu nie prowadzi do depresji oddechowej, tak jak prowadzi większość opioidów przy przedawkowaniu. W odróżnieniu od metadonu nie powoduje również zaburzeń rytmu serca, co jest dosyć istotne. Te informacje, które przedstawiłem, są argumentami za wykorzystaniem buprenorfiny w ogóle w leczeniu substytucyjnym. Takie leczenie jest realizowane w prawie 50 krajach na świecie. Te dane, które tutaj są na administracji, nie są najświeższe, ale mniej więcej pokazują, jak te proporcje w leczeniu buprenorfiny występują w Europie. Przybuje, jak Państwo widzicie, przybują Czechy, później jest Francja, Szwecja, w ogóle kraje skandynawskie prowadzą bardzo szerokie zastosowanie substytucyjne buprenorfiny. I
w takim leczeniu substytucyjnym wysokimi dawkami, endorfina występuje w dwóch preparatach, albo jest to suboxon, czyli taki preparat, który łączy ze sobą działanie dwóch endorfiny i naloksonu. Ja w tej chwili nie będę się zagłębiał, niż już Państwo wiedzą, w jakim celu ten naloxon do tego preparatu jest wprowadzony, bądź do takich preparatów, które zawierają tylko endorfinę i tutaj regeneracji subutekcji jest endorfiny. W Polsce lek o nazwie Suboxon jest również zarejestrowany do leczenia substytucyjnego. To znaczy, być może to nie jest precyzyjne wyrażenie się, bo zdaje się, że programy substytucyjne mogą wykorzystywać różne leki w zależności od decyzji lekarza prowadzącego, ale między innymi mogą wykorzystywać Suboxon. W inny sposób tego środka nie da się wykorzystywać, to znaczy nie można przyjść do lekarza, żeby lekarz go wypisał, żeby ktoś sobie zażywam. To jest taka moja wiedza oparta o kontakt telefoniczny. Mniej więcej przed rokiem dzwoniłem do różnych programów, dotykałem się o to, jak jest wykorzystywany. Wtedy tylko cztery programy substytucyjne w Polsce potwierdziły, że ten środek jest wykorzystywany. Między innymi program tutaj warszawski Euterii. Nie wiem, czy nadal Państwo stosujecie ten środek. Niestety większość programów nie stosuje. Słuchaj na wysokie koszty, bo zdaje się, że koszt tego leku przewyższa 4 koszt na dawno, mogę się mówić, ale to teraz przechodzimy do bumogonu, czyli tego leku, który jest wykorzystywany w tej terapii farmakologicznej, którą serwujemy pacjentom w naszej poradni. To jest lek, który bez najważniejsza informacja zawiera o wiele mniejsze stężenie buprenorfiny niż każdy z tych preparatów, o których mówiłem wcześniej, o ile w przypadku Suboxon jedna tabletka zawiera do 8 mg buprenorfiny, o tyle w przypadku Bunodoru, no ta różnica jest różnicą jednego rzędu, bo buprenorfiny jest tam od 0,2 do 0,4 mg, także zupełnie nie wspomnę na ilość tego środka. Lek jest dostępny na białe, zwykłe recepty. Chyba zdaje się gdzieś od roku. Wcześniej był na te recepty dotyczące dystrybucji narkotyków różowe. I stosowany jest głównie do znoszenia bólu przy chorobach nowotworowych. Też wtedy ten lek jest możliwy do wypisywania z 50% refundacją. Chyba też są takie przypadki, że można go wypisywać ze 100% refundacją, ale nie dotyczy tego zastosowania, o którym będę Państwu mówił. Tutaj ten slajd jest ukłonem w stronę dwojga ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju wykorzystania bunodoru w leczeniu osób uzależnionych. Jest to dr Aleksandra Kamenczak i dr Jan Trostek-Majk. Wtedy jeszcze w roku 2001 w Klinice Toksykologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczęli stosować w warunkach ambulatoryjnych ten środek do tak zwanej przedłużonej detoksykacji, bo tak to oficjalnie się nazywało. Chyba możemy nawet przyjmować, żeby dzisiaj go dostać. W książce Szczyta naszej nadziei jest rozdział poświęcony ich doświadczeniom z tego pierwszego okresu wykorzystywania bunodoru. A jedną z takich uderzających informacji jest taka, że niektórzy pacjenci dojeżdżali z miejscowości oddalonych o 2000 km od Krakowa. Tam doktor Kamenczak zrobił taką średnią, więc jak daleka dojeżdżali pacjenci, to było kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, jeśli liczyć wszystkich pacjentów w jednej głosie, które pokonywali po to, żeby otrzymać receptę na ten lek. To też już w tej chwili świadczy o tym, jakie może być wykorzystanie ten lek i w jakich przypadkach jest to korzystne dla pacjenta. Leczenie z wykorzystaniem farmakologii bunodorowej w poradzie Monad w Krakowie. To jest trochę taki skrót historyczny. Po pierwsze, najpierw mieliśmy taką opiekę psychologiczną i terapeutyczną nad pacjentami korzystającymi
z pomocy doktora Maja i doktor Katarzyna w szpitalu Rybiera, ponieważ ci pacjenci przychodzili tam na oddział po receptę i właściwie nic w tej ofercie więcej nie było, w związku z tym dawali się do nas, zupełnie nie zobowiązujące. Pani doktor Kameczenia i doktor Pani nie warunkowali tego leczenia podjęciem jakiejkolwiek terapii. Ci pacjenci przychodzili do naszej poradzy, tym uzyskiwali pomoc, nie było odpowiedzi na inne problemy związane z zależnymi życiem. W 2008 roku wcześniej mieliśmy pierwsze przypadki przepisywania tego leku przez zatrudnionego w poradni lekarza. Stało się tak trochę na skutek tego, że w owym czasie doktor Kłani, doktor Kamecza odeszli na leku, który przestali zajmować się w klinice toksykologii tymi pacjentami. Coś trzeba było z nimi zrobić. Ci pacjenci przyszli wcześniej do innej poradni, która powinna wziąć do nas. A nawet zdecydował się na to, żeby tak fajnie było wspierać. W roku 2009 my doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy sami opracować jakieś zasady prowadzenia tego leczenia i prowadzić je w oparciu o jakiś przyjęty, uporządkowany model. Cele tego leczenia, które pokrótce postaram się przedstawić, to przede wszystkim stabilizacja życia osób uzależnionych, a dopiero w dalszej perspektywie ewentualnie abstynencji. Podejmowanie i poprawne pełnienie przez pacjentów funkcji społecznych, normalizacja relacji w rodzinie pacjenta, co będzie widać później w liczbach, które Państwu i wskaźnikach, które Państwu pokażę, ograniczenie szkód zdrowotnych, między innymi zakażenia HIV, wynikł udział w tym leczeniu. Ograniczenie szkód również związanych z przyjmowaniem nielegalnych narkotyków, co wiąże się w przypadku wielu pacjentów, wiązało się z kryminalizacją. Infrastruktura, która dzięki której mogliśmy realizować to leczenie, składa się mniej więcej z takich zasobów ludzkich, lekarz psychiatra, specjaliści i instruktorzy terapii uzależnionych, zawodowi psychologowie i terapeuty, prawnik. Tutaj również we współpracy z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Biurem Rzecznika w współpracy pracował prawnik, oczywiście oddelegowany do naszej placówki. Pracownik socjalny, delegowany tym razem nie z sieci, tylko z Polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W placówce jest wprowadzony program redukcji szkód, kropnik, program wymiany strzykawek, jakby też siłą rzeczy pacjenci, którzy spośród tych leczonych farmakologicznych glonowych, którzy dobierają nielegalne narkotyki, którzy nie mają dostępu do tej strzykawek i z programem to odbywa się to, że otrzymują te strzykawki. Możliwość pracy, praca poradni nam daje również możliwość, bo jest taki prowadzony program pracy z członkami rodzin tych osób. Napisałem tutaj możliwość, bo de facto poza jakimiś pojedynczymi przypadkami takiej pracy nie było, a to z uwagi na to, że większość osób, które dłużej były w tym leczeniu buprenorfiną, to osoby starsze, tak jak zobaczcie w diagramach, które przedstawię. I w związku z tym ta praca z rodzinami miała już charakter bardzo rozsądny. Końcówka położona w sądzie jest, a mówię o koronach, więc też dawała jakieś możliwość lepszego przyjęcia. Przyjęcie do udziału w leczeniu. Najważniejsza informacja o zastosowaniu leku decyduje lekarz psychiatra. I tak to było robione w naszej poradzie. Oczywiście taka osoba była wcześniej przygotowana do wizyty lekarza psychiatry. Niemniej jednak tą kropkę nam stawiał lekarz. Jedynym, a propos kryteriów naboru, jedynym z góry wykluczającym kryterium był brak uzależnienia od opioidu. Pozostałe wskaźniki traktujemy pomocniczo i indywidualnie. Niekiedy sytuacja socjalna pacjenta, przepraszam, wyklucza go z udziału w programie, no bo jeśli to jest osoba, która bardziej mieszka pod mostem albo w nocy, bo mocno w otoczeniu środowiska bardzo mającego strukturalny wpływ na tą osobę, ten lek trzeba kupić i tak dalej.
to w wielu przypadkach budzi nas wątpliwości, czy jest sens. Oczywiście nie robimy tego tak, że koniec nie mamy o czym rozmawiać, ale negocjujemy są osobą, ewentualnie wybór innego rodzaju. Czasem decydujemy się na możliwość takiej próby. Różnie to bywa. Bardzo indywidualnie traktujemy kontakt z każdym pacjentem. Jednocześnie prowadzona jest praca motywacyjna do podjęcia leczenia abstynencyjnego. To zwykle dotyczy tych pacjentów, którzy w historii choroby nie mają żadnych doświadczeń, jeśli chodzi o jakąś inną formę leczenia nastawionego na abstynencję. Za chwilę pokażę, że ta grupa, pomimo że dosyć niewielka, no to stanowi jakąś część pacjentów przyjętych do leczenia wynagrodzenia. Oczywiście jest cały szereg przeciwwskazań w stosowaniu leku oraz sytuacji zdrowotnej pacjenta, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność, gdy lekarz tym się zajmuje, również zajmuje się taką edukacją dotyczącą tego, jak ten środek działa, właśnie dotyczącą zasadniczo sytuacji życiowej. Pacjent decydując się na leczenie, decyzja to również nie jest naszej strony podpisuje kontrakt, ale to nie jest żaden druk kontraktu, który jest jednakowy dla wszystkich. To jest raczej pewien ramowy program tego, co na początku przy przyjęciu do pacjenta wiedzieliśmy, na co postać, co może być zrobione. I ten kontrakt ma formę bardzo zintegralizowaną. Czas leczenia nie jest oczywiście z góry w pewien sposób ustalony i planowany. Nie jest niczym ograniczane. Są ewentualnie jakieś tam wyobrażenia w perspektywie o tym, że może doprowadzić do abstynencji, do problemu wcale nie myśli. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że trafiają do nas osoby, które mówią bardzo wprost, że chciałyby tutaj na przykład po leczeniu metadonem zrobić sobie taki krok niżej. Stopień niżej przez kilka miesięcy być leczone gumodolem i wtedy odstawić jakieś wszystkie leki. Tu różnie bywa, jeśli chodzi o te plany. Także na początku oczywiście są pewne rany, ale one nie w żaden sposób nie kategoryzują tego, co później będzie zrobione. I to, co staram się przynosić pacjentom takie podejście podążające i proponować im różne cele terapii, od podtrzymujących do nastawionych na uzyskanie abstynencji w zależności od ich oczekiwań, ale też możliwości. Tutaj są dane demograficzne z kolei pacjentów przyjętych do terenu do leczenia. Od tej cezury czasowej, która jest początkiem roku 2009, przyjęliśmy do leczenia 66 osób. Jak Państwo widzicie, najmłodszy pacjent ma 22 lata, najstarszy 79 lat. Ja te dane zbierałem z dzisiaj, co postarzało ale mimo wszystko widać tutaj ogromną to zaawansowanie wiekowe pacjentów. Ciekawy przypadek tej kobiety, uzależnionej od kompotu w wieku 79 lat, to matka naszej wcześniejszej pacjentki, która była leczona metabolą. Później pojechała do środka, jest abstynentką, natomiast w końcowej fazie choroby córki, wtedy kiedy córka jeszcze brała na to, matka spróbowała kompotu i w ten sposób uzależniła się od kompotu. I bo zdaje się, nie wiem, może koleżanka mi poprawi, chyba po roku uzależnienia od kompotu zdecydowała się na leczenie. Ja ją spotkałem w poradni i myślałem, że przyszła w sprawie swojej córki. Ponieważ znałem ją wcześniej jeszcze z tego rezultatu takiego dramatycznego brania przez jej córkę, a okazało się, że w tej chwili to ona jest naszą pacjentką.
płeć. Przewaga mężczyzn, ale nie jest tak, ta przewaga nie jest tak wyraźna jak w innych programach leczniczych czy w innych również działaniach, które prowadzimy w ramach porad. Na przykład w programie wymiany z Chicago to przeważnie ta tutaj nie ma procentów, ale to myślę, że jest około 30% osób działających. Nadużywane środki przez pacjentów, którzy się do nas zgłaszają. 48 osób to heroina Bram Comfort, 6 osób to heroina i inne środki i 12 osób to leki opioidowe. To duża część z tych osób, które jest w tym wypadku, to osoby, które wcześniej wykonywały tramadu. Używanie alkoholu wśród pacjentów, wcześniejsza historia leczenia, to może o tym wspomniałem już wcześniej. 29 spośród 66 pacjentów było leczonych w ośrodkach rehabilitacji. W przypadku 12 spośród to leczenie było wielokrotne. Oczywiście nieskuteczne, w związku z tym, że się zgłosiło to leczenie. Część pacjentów była wcześniej leczona pomodowym w szpitalu, który wybiera, 26 było leczonych wcześniej metadonem. Leczenie w oddziałach detoksykacji działa w zasadzie na nasze całe pacjentów. A ile jeszcze potrzebujesz? Może tak, żebyś powiedział? 5 minut, tak? Okej. Długość leczenia, leczenia bólowe w naszym programie. Już on zarobił osoby leczone dłużej niż 3 miesiące. To z całą pewnością ma potwierdzenie. Również w takich programach leczniczych, gdzie wykorzystuje się wysokie dawki buprenorfinu, bo w tych badaniach, których się doczytałem, zazwyczaj porównanie leczenia metadonem buprenorfinu jest takie, że nawet przy zastosowaniu wysokich dawek na tych pierwszych etapach leczenia jest największa z niego wypadalność. I tutaj to też jest potwierdzone, że największą grupę stanowią te, które odpadły tuż po przystąpieniu do programu. Powyżej roku uczestniczyły w leczeniu 24 osoby i te liczby, które mamy dalej, dotyczą tych 24 osób, czyli spośród nich 9 pracowało zawodowo, 10 otrzymywało pomoc socjalną, jedna osoba emeryturę, 9 osób miało orzeczenie osoby niepełnosprawności, 19 osób miało swoje relacje z rodziną jako poprawne, 15 osób mieszkało z rodziną lub przy rodzinie, 9 samodzielnie. Żadna z osób nie była bezdomna faktycznie. Żadna z tych osób w tym okresie nie mieszkała w przybliżeniu rodzinnym itd. Były to osoby w wieku od 30 do 61 lat, czyli ta grupa ze stażem w leczeniu, ta grupa jeszcze się postarza. Innymi słowy, szanse mają przetrwać najstarsi. Tak robią. A udział kobiet jeszcze się nie zmniejsza, bo w tej grupie tych 24 osób powyżej roku wynosiło 46%, a wcześniej wynosił 37%. W ciągu 3 lat prowadzenia leczenia przy wykorzystaniu wsparcia samosolicznego, tak jak już wcześniej powiedziałem, było 66 osób. Obecnie, dzisiaj jest to 20 osób, które są dalej leczone. Spośród leczonych 35 osób miało konflikt z prawem. W trakcie leczenia spośród pacjentów miało konflikt z prawem 4 osoby. Wszyscy w okresie do pierwszych 6 miesięcy leczenia. Spośród leczonych jedna osoba brała udział w terapii antyretroprogramowej, bo pozostały dwie zakażone nieklasyfikowane się do leczenia.
W trakcie leczenia nie zostało odnotowane żaden nowy przypadek infekcji HIV, co oczywiście nie znaczy, że to nie było. To łączyło się infekcją Część osób, tym bardziej, że część z osób nie znała swojego, szczególnie na tych początkowych etapach leczenia swojego statusu serologicznego. Przypadki to nie zależy. Można, że na Państwa. Ale ciekawa sprawa, są pacjenci, którzy przyjmują ten wunosław nie podjęzykowo, tylko przez śluzówki nosa. To znaczy kruszą proszek i przyjmują przez śluzówki. I te wrażenia są raczej pozytywne. Głównie i wbrew pozorom są to osoby, które ograniczają się tylko do przyjmowania wunosławu. Jako pozytywne określają to przeciwko czy na działać siłowy, a przede wszystkim brak przyjemnego posmaku w usta. Jedna z osób, która była przyjęta do nas na leczenie, musiała zrezygnować, ponieważ za każdym razem wtedy, kiedy brała tabletki, to miała wymiotkę. I ona, pomimo że mogła być leczona tą względnie wysłyszniejszą substancją, zdecydowała się z tego właśnie powodu na leczenie metabolizm. No i oczywiście pewien rodzaj rytuału, który jest związany z takim wciągnięciem przez proszku. Mamy też relacje do pacjentów, którzy stosowali bunowo dożylnie. One są raczej negatywne, a to z uwagi na wysoką biologiczność tego środka, czyli wpływ jakichś elementów tego leku, który zakłóca taką termoregulację i mechanizmy. Jeżeli osoba dostaje deszczy, wysokiej gorączki, silny wodę i taki na tym przyjemny przyjemność. Istotną rzeczą jest to, że pacjenci sami wykupują sobie lek. I trudno mówić o tym leczeniu, nie poruszając sprawy kosztów tego leczenia, które przypadają na ich kieszeń. Cena opakowania bunodolu w przypadku tabletek 0,2 i 0,4 jest zakazana, ponieważ jednych jest zobaczycie dwa razy więcej niż tych mocniejszych i kosztuje 36 zł, to jest 100% płatność tego leku. I przy tym zastosowaniu wunodolu obowiązuje ta całkowita odpłatność, nie ma tutaj innej możliwości. Taką najczęściej powtarzającą się dawką wśród pacjentów to jest dawka około 2,5 mg na dobę. To jest 6 tabletek za 4 mg. Koszt takiego leczenia wynosi 150 zł miesięcznie. Myślę, że trochę trudno nam z perspektywy osób, które mają pracę, zajmują się wieloma rzeczami zawodowo, za które otrzymują pieniążki, jego ocenić ciężar tego leczenia. Dla niektórych osób jest to pewien ciężar, który wpływa na przykład na decyzję o tym, żeby poprosić lekarza, żeby wypisywał recepty na mniejsze dawki. No, co z kolei może sprzyjać bardziej ryzykownemu samopoczuciu pod kątem na chorobę. Możliwość dofinansowania zakupu tych leków jest, jeśli korzysta z opieki społecznej, może wystarać się o jakiś rodzaj zasiłku zerowego, trzeba jakieś wsparcie. Z drugiej strony, oczywiście sprawa płacenia za ten lek też ma swoje pozytywne aspekty. No, uczy pewnego planowania, uczy się odpowiedzialności za swoje leczenie. A przede wszystkim oczywiście nie chcę urazić nikogo, kto prowadzi program substytucyjny z wykorzystaniem metadonu. No, nie powoduje powstania takiego mechanizmu niemalże niewolniczego. No, przychodzę, dostaję ten metadon, wychodzę i tak w kółko. Korzystanie z recept jest chyba rzeczą bardziej naturalną i właściwie dotyczy każdej osoby, która jest leczona farmakologicznie, przyjmuje ryzyko. To też nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, bo również pacjenci mówią, że lepiej się dzięki temu czują.
Teraz tak, bardzo istotne pytanie z punktu widzenia realizacji, nie wiem, implementowania tego leczenia w innych poradach. Czy takie leczenie można realizować w oparciu o istniejące procedury udzielania leczenia? Oczywiście, to leczenie nie spełnia kryteriów leczenia substancyjnego. De facto takim nie jest. Oczywiście można prowadzić je tak, ażeby przypominało leczenie. Natomiast te procedury i produkty lecznicze przewidziane dla poradni leczenia onkologicznych w zupełności wystarczają, ażeby to leczenie prowadzić. Bo z tych produktów potrzebna nam jest porada diagnostyczna i porada kolejna lekarza psychiatry i specjalisty terapii uzależnień. Sesja psychoterapii indywidualnej prowadzona przez specjalistę i grupowej, to może prowadzić specjalista i instruktor. Czyli ten zaplasz, ten arsenał, który każda poradnia ma w swoim rynku, jeśli ma kontakt z narodową kliniczną. Jeszcze dwa słowa o problemach i szybko przejdę do konkluzji. Ograniczenia, problemy są takie. My zmierzaliśmy w niektórych okresach, mimo że nie było jakiegoś permanentnego, wielkiego zainteresowania udziału w tym leczeniu, to były takie okresy, że ono było zwiększone. I zmierzaliśmy do tego, żeby końcowo poradnia w Krakowie nie jest zbyt wielką procentą, więc zmierzaliśmy do tego, żeby jakoś ograniczyć liczbę osób będących na podtrzymaniu. Również to wiąże się z ograniczonością kontraktu z udzielaniem innych świadczeń przez placówkę, ale czasem ta atmosfera była, jak tutaj napisałem, żywcem wyjęta z takiego miejsca, gdzieś pod programem metadonowym, gdzie się spotykają ludzie i właściwie indukują się nawzajem zupełnie niepotrzebnie, a wielu z nich przyszło na to leczenie po to, żeby właśnie tego uniknąć, tej indukcji, którą prowadzi taki codzienny program metadonowy. A ten lekiem, mimo względnie niskiej wartości czarno-rynkowej gumondolu, no bo tu jest stuprocentowa odpłatność, tak jak zdarzały się i zdarzają przypadki przebadania, ale nie jest to jakiś większy problem. Oczywiście problemy pacjentów, to tak jak w przypadku wykorzystania metadonu, używając różnych substancji, no ten lek nie związany z uzależnieniem od ofiary. Koszty, to już o tym Państwu wspomniałem, pacjenci o złych warunkach, którzy żyją w złych warunkach socjalno-materialnych, którzy mają kłopoty z utrzymaniem tego rytmu na dane wszystkie to leczenie. I a czasem mieliśmy okresowe kłopoty z zaopatrzeniem latek w ten lek. Była prawdziwa panika. Konkluzje. Do leczenia z wykorzystaniem gumondolu częściej zgłaszają się osoby dorosłe, osoby starsze. Te osoby utrzymują się także w leczeniu. Zastanawiam się, o czym jeszcze tutaj mówiłem. Myślę, że ważnym spostrzeżeniem jest to, że jednak tego typu leczenie może być realizowane właśnie w każdej poradni leczenia osób zależnych. I to ma ogromny wpływ na to, jak mogłyby wyglądać poradnie leczenia osób zależnych w małych miejscowościach, gdzie marzeniem ścieżki w głowie jest jedynie programu substytucyjnego z pielęgniarką, z miejscem do przechowywania metadonu i tak dalej, z tymi wszystkimi akcesoriami, których nikt nie zakupi i programem, którego nie będzie nikt uruchamiał na piątki pacjenta, a są takie miejsca w Polsce, że właśnie tak jest. Dziękuję za uwagę, jeśli są jakieś pytania. Ja myślę, że do pytań przejdziemy po wypowiedzi pana profesora, którego zapraszam teraz na mównicę, ponieważ przewidzieliśmy czas też na dyskusję, a myślę, że tutaj dużo pada informacji, które
No, daję tylko jedną refleksję, że cały czas jest dużo do zmienienia i warto, żebyśmy później o tym porozmawiali. Natomiast w tej chwili chciałabym przejść do tematu uruchomienia programu metadonowego w Gdańsku. Chciałabym przypomnieć, że walka o uruchomienie tego programu trwała ponad 10 lat. Zabiegało o ten program mnóstwo organizacji pozarządowych, były prowadzone liczne dyskusje, spotkania z władzami miasta. I chciałabym pana poprosić, gdyby pan mógł opowiedzieć nam na początku, jak wygląda w tej chwili sytuacja, ponieważ program istnieje bardzo krótko i długo trwało jego uruchomienie. Proszę państwa, gdzie nas się zgubiono, o co mnie tutaj poproszono. Ja chcę tylko wcześniej powiedzieć o paru rzeczach takich z poprzednim referatem. My w ogóle na finansujemy w programie i instytujemy też w postaci plastów, następnym. Myślę, jako jedyny program w Polsce, który to wykonuje. I dobrym skutkiem, znaczy wskazania do tego są różne. Między innymi nietolerancja metadonu niektórych osób, które mają zaburzenia z przewodem pokarmowym. Ale przepraszam, trochę się pan mówi o programie w Bydgoszczy, nie o Gdańsku. Powie pani, ten program na razie to jest bydgoszcz-gdański. I trudno go rozdzielić i za chwileczkę o tym też powiem. I teraz chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo budowania buprenorfiny. To taki lek rzeczywiście jest podobnie bezpieczny, natomiast pamiętam w swojej praktyki dwa bardzo poważne przypadki przy leczeniu buprenorfiną, w których niestety zaburzenia oddechowe po buprenorfinie były bardzo poważne. I no, mogę powiedzieć tylko tyle ze względów praktycznych, że jeżeli ktoś jest leczony buprenorfiną i są kliniczne wyznaczniki tego, że są zaburzenia oddechowe, od razu kierować na podział intensywnej terapii, dlatego że bardzo trudno się tutaj do czynienia farmakologicznego, trzeba szybko rozpoznać, pacjenta odpowiednio poprowadzić. I jeszcze jedną rzecz, czyli tą pirogenność, o której tutaj pan mówił. Myślę, że częściowo te wyniki, te obserwacje dotyczące pirogenności wynikają z tego, że pacjenci podawali sobie sami nieoczyszczony preparat i po prostu z tego wynikały te problemy. Buprenorfina ma mniejsze możliwości takich działań. Proszę państwa, prawda, chciałem powiedzieć na początek o jakieś tam cele programów, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Natomiast oczywiście, skoro jest takie zainteresowanie, to chciałem powiedzieć, mogę powiedzieć o historii, która niedługa w sensie naszej tej aktywności. Myśmy w Bydgoszczu mieli program. To dwóch latach wielkich starań w partii z różnymi instytucjami, z NZ-em. I zaczęli się zgłaszać pacjenci. Część pacjentów jest z Pomorskiego. Ja też poprzez to, że od 2005 roku pracuję w programie Sytuacyjnym w Świeciu i na oddziale detoksykacyjnym. Znam pacjentów, bardzo wielu pacjentów z Pomorza, z Pomorskiego, którzy no, znam ich osobiście. Detoksykowałem na oddziale w Świeciu, trafiali do tego programu, który tam powstał w 2005 roku. Także przewinęło się bardzo dużo osób. Pewne rozeznanie dotyczące takiego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o ten teren, znam. Poza tym, co ciekawe, jeśli chodzi o ten Pomorski, no, przez jakiś czas wydawało mi się, że ta populacja osób uzależnionych od opioidów, no tak starsza populacja, która uzależniła się wcześniej, ale proszę państwa, właśnie z Pomorskiego trafiają do mnie pacjenci, którzy są uzależnieni od niedawna. I młodzi pacjenci mają 18, 19, 20 lat i historia ich
problematycznego wyraźnych narkotyków i uzależnienia nie jest długa, ale są część tych osób jest bardzo silnie uzależnione. Także ciekawe jest to, że w ten sposób to się rozwija i że po prostu tworzy się nowa populacja młodych pacjentów uzależnionych od opioidów. To jest niestety też myślę poważny problem. No ale skoro przyjeżdżali pacjenci właśnie z Pomorskiego ogromnym problemem jest jeżdżenie 160 km do Świecia na przykład, z przysiadkami, to nawet nie ma stacji kolejowej, czy do Bydgoszczy, no postanowiliśmy tutaj tym pacjentom pomóc. No i założyć poradnie tańsko. Ten poradnik tak po prostu w lokalu, ja jeszcze w październiku, jak rozmawiałem z panią dyrektor Bukowską, z panem profesorem Siłkowskim, byliśmy na takiej konferencji dotyczącej uzależnień w Warszawie, powiedziałem, ja w przyszłym miesiącu będę przyjmował pacjentów. Takie postanowienie podjąłem, bo wobec przedstawiciela programu sieci grania na Kowali, tutaj z panem Hermastem rozmawiałem na ten temat wielokrotnie. Wspólnie próbowaliśmy szukać pomieszczeń. Problem jest jeszcze taki bardzo społeczny, istotny, że mimo tego, że tam znajdowaliśmy jakieś miejsca, które by się nadawały, no to poradnie tego typu, spełniając to wymogi, no to jak się wygadywano o tym, leczenie instytucyjne, tam przychodziły osoby uzależnione, no to odmawiano tego, że tam się zainstalował. Udało się w końcu. Podpisaliśmy umowę. Ja mówiłem, prawda, że będę przyjmował od listopada, że przyjmował w ostatnim tygodniu października pacjentów. W międzyczasie załatwialiśmy zgody. Napisałem prośbę do Krajowego Biura Zdrowia i Narkomanii o to, żeby pozwolili nam rozszerzyć działalność na Pomorskie. Taką zgodę zwrotnie dostałem. A następnie przystąpiliśmy do normalnej procedury konkursowej, czyli złożyliśmy wniosek do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Zresztą biuro nam w tej zgodzie poprosiło, żebyśmy przystąpili do takiej procedury, żebyśmy mogli otworzyć oddzielny program substytucyjny w Pomorzu. No i przystąpiliśmy i troszkę jakieś doświadczenie mamy, dostaliśmy zgodę. Tam przystąpiły cztery podmioty do tego konkursu. Dwa uzyskały zgodę. Wiem, że jeden podmiot z Pomorskiego też przystąpił, ale z tego są takie moje nieoficjalne informacje, ale jakiejś zgody nie uzyskał. No i proszę Państwa, mamy ekipę taką osób, które jest certyfikowana. Dojeżdżamy do tego Gdańska co trzy razy w tygodniu. Staramy się tych pacjentów obsługiwać. Przy czym w związku z tym, że to jest program bydgoskowdański, ci pacjenci tak naprawdę zgłaszali się do nas w Bydgoszczy. Pacjentów prowadzimy ze środków NFZ-u z Kujawsko-Pomorskiego. Oczywiście te środki są takie, jakie przyznano, są niewystarczające. Ja mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że w tej chwili na listopad wczoraj przekroczyliśmy 350-360% miesięcznego kontraktu. Natomiast z naszych przewidywań, bo ja proszę Państwa
od momentu, kiedy pan zaczął przyjmować zainteresowanie oczywiście pacjentów do takiego leczenia poprzez to, co się zgłaszają, wzrosło. Myślę, że przewidywane przekroczenie tego kontraktu w stosunku miesięcznym na miesiąc grudzień to będzie to więcej 455%. Czyli to są tego typu tutaj liczby i warto w ogóle się nad tym pochylić trochę, dlatego że myślę, że Pomorskie jest bardzo zaniedbanym regionem pod tym względem. To ja tylko na co dzień. To znaczy, chciałbym powiedzieć coś takiego, że myślę, że warto skupić się w bardzo dużym stopniu na edukacji i na tym, żeby po prostu osoby, które zajmują się osobami uzależnionymi, zdały sobie sprawę z tego, że mają do czynienia naprawdę z ciężką, nieuleczalną chorobą. I jeżeli nie będzie takiego punktu wyjścia, to żadna ideologia tutaj nie pomoże. Bo ideologia państwa jest niszcząca jako taka, prawda? Lepiej się skupić na tym, co można zrobić. I na tym, jakie są realne skutki. No, realne skutki państwa są takie, ja znam tych pacjentów naprawdę od lat i wielu pacjentów w Pomorskim po prostu się nie doczekało tego, żeby być leczony. I jest to problem oczywiście osobisty, tak, bo nie żyją panie tych rodzin. Natomiast ten problem jest oczywiście szerszy, dlatego że jest brak leczenia, powoduje ogromne skutki, ogromne koszty społeczne w postaci tego, że z tych danych, które znam, akurat w Pomorskim też sprawa epidemiologii HIV jest tutaj istotna i z takich danych, które otrzymałem, to jest przodujący w tym względzie region Polski. Zatem, proszę Państwa, wychodząc od takiej podstawy, że to jest ciężka choroba, że jest to choroba nieuleczalna, natomiast można ją w jakiś sposób kontrolować, możemy dopiero próbować w jakiś sposób racjonalnie podejść do tego problemu. Udowadnianie, że taka osoba może siłą woli, czy w jakiś sposób poprzez takie oddziaływania typowo tylko psychoterapeutyczne wyjść z takiego problemu, to jest z mojej obserwacji i z mojej wiedzy popartej studiami literatury światowej nieodpowiedzialna i szkodliwa. To znaczy należy podejść do tego racjonalnie, podejść do tego oczywiście pierwsze, ja jestem lekarzem, taka pierwsza potrzeba to oczywiście podejście medyczne i trzeba pomóc tym pacjentom, to jest możliwe. Natomiast szerszej perspektywy po prostu się opłaca ich leczyć. Po prostu opłaca się nam wszystkim leczyć, podatnikom się opłaca się leczyć pacjentów, dlatego że ci pacjenci zaczynają wracać do normalnego funkcjonowania. I to jest właśnie ten cel programu substytucyjnych. Jeszcze raz wrócę do pewnych zdarzeń, które były w tym programie. Natomiast my zapominamy jeszcze tutaj takiej sprawie pacjentów, których my mamy w programie bydgoskim, mamy na siebie pacjentów uzależnionych jatrogenem. I to jest taka grupa pacjentów, którą też znam, bo kilku lat konsultuję pacjentów w radni leczenia bólu. I tam są pacjenci, spełniają wszystkie kryteria uzależnienia od opioidów.
i tak się nazywa też, czy nasza poradnia leczy, się w ten sposób, w jakiś sposób specjalizujemy. Celem programu jest kontrola zachowań zdrowotnych i opieka ogólnopsychiatryczna, ogólnomedyczna. A tutaj bardzo istotny problem, który uważam, że należy przyszłościowo na niego bardzo mocno zwrócić uwagę, mianowicie program substytucyjny to nie jest wydawanie leków. Program tego substytucyjnego. Bez takiego podejścia ogólnopsychiatrycznego i pacjenci nie będą prawidłowo funkcjonować na substytucji. I ogromna, myślę, większość pacjentów, 60-70% tych pacjentów wymaga leczenia wspomagającego innymi lekami. Tak jak lek substytucyjny jest zagwarantowany za darmo w leczeniu pacjentów w programie, tak to leczenie inne już nie. I to jest bardzo poważny problem, bo ja dyskutuję z pacjentami, czy ich stać na leki, prawda? Bo bardzo często pacjenci mają zaburzenia w kierunku nastroju, depresję. Czyli pacjentów ma też zaburzenia psychotyczne, wszystko należy leczyć, tak? Nie można niestety, znaczy, jeżeli rozpoznam depresję, to może dostać częściową refundację, ale dla niektórych wydanie 10 czy 20 zł, nawet przy tanim leczeniu jest problemem. Zatem ta opieka ogólnopsychiatryczna i ogólnomedyczna jest bardzo istotna. Ogromna ważność współpraca z zakaźnikami. Bez tej współpracy też nie można prawidłowo prowadzić pacjentów, zwłaszcza że przyjmowanie leków wirusowych bardzo istotnie wpływa także na farmakoterapię. I proszę Państwa, mówię tutaj o lekach substytucyjnych. Rzeczywiście najbardziej rozpowszechniony w Polsce jest metadon, który stabilizuje mózgowe szlaki nagrodne i zmniejsza ten, tak, może nie najlepiej nazwany heroinowy albo opioidowy. Ale można stosować, pamiętajmy, że można stosować także inne leki, tam ibuprofeny. Można stosować także w niektórych przypadkach mamy takie pojedyncze przypadki, że musimy stosować. Na przykład stosujemy ten tam, dlatego że żaden z zadań, ta praca, to jest takie narzędzia mamy. To niedawno, prawda? Możemy tak robić niedawno w ten sposób, że stosować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne takie przyszłościowe działania, takie, które też mówiłem o tej drodze. Podawanie leków w postaci klasku jest bardzo dobre, jeśli chodzi o kontrolę pacjentów, jeśli się zdrowsze, ale możemy kontrolować pacjentów, to tak. Jeżeli wydajemy pacjentowi naklejamy klaster poradny i on przyjdzie za 4 dni, żeby ten mu nakleić następny klaster, to będzie ten, to mamy kontrolę nad tym, że on ten, po pierwsze dostaje ten lek, że ten lek jest uwalniany we właściwej ilości i przynosi na ten klaster, wielu czy z tym klaster to zrobi, czy nie. Tak? Czy na przykład nie był gotowy wosk, tego klaster i było wszystko, co też się pacjentów kryzysa zdarzało. Myślę, że to jest sprawa taka przyszłościowa, w ogóle też innego. Właśnie tego typu podawanie, stałe podawanie leków i kontrola tego podawania. I teraz, no jakie są tutaj ataki na terapię substytucyjną, które te ataki oczywiście dotyczą także nas jako prowadzących tego pacjentów. Pierwsze jest to
atak jest, polega na tym, że to się dzieje z oparciem na tym. Proszę Państwa, to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej. Jest problem rozumienia choroby. Abstynencja jest właściwie możliwa tylko wyjątkowo i prawdopodobnie u tej grupy pacjentów, która nadużywała substancji psychoaktywnej, a była uzależniona. Bo nadużywanie substancji, używanie sobie substancji psychoaktywnej to nie znaczy jeszcze uzależnienie. Czyli można jest pełen wyroków uzależnienia i z tego powodu dla takiej osoby, czyli abstynencja może być dobra. Natomiast osoba uzależniona, zwłaszcza jeżeli chodzi o opioidy, jeżeli spełnia kryteria uzależnienia, to utrzymywanie jej abstynencji jest po prostu uważam błędne w sztuce. Błędny pogląd też osób, które atakują, jest taki, że jest to proces zastosowania jednego środka psychoaktywnego innym. To też nieprawda, dlatego że jeżeli chodzi o metadon i buprenorfinę, one są wyselekcjonowane do takiego leczenia z powodu tego, że mają takie właściwości farmakokinetyczne, a nie inne. I oczywiście kwalifikowanie pacjentów do leczenia metadonem i buprenorfiną albo buprenorfiną jest bardzo istotne, powinien to bardzo sprawdzić lekarz. I rzeczywiście bywa tak, że po terapii metadonem, prawidłowo prowadzonej, można prowadzić w pewnym momencie buprenorfinę, jeszcze do tego dnia. Krytyka programu, że są zbyt mało rygorystyczne. I to jest następny bardzo poważny argument oponentów leczenia substytucyjnego. Proszę Państwa, uważam, że tutaj rygoryzm, zbyt duży rygoryzm powoduje odwrotny skutek. Myślę, że tutaj proszę problemów praktycznych, między innymi na przykład dobieranie benzodiazepin u tych pacjentów. Myślę, że lepiej rzeczywiście z tymi pacjentami to próbować ten problem uchwycić i próbować kontrolować podawanie benzodiazepin, przechodzić na inne benzodiazepiny, a nie karać pacjentów wrzuceniem programu, że te benzodiazepiny dobierają. Ta zbyt rygorystyczna polityka nie prowadzi do leczenia. Ciągle należy pamiętać, wracamy do początku, ci pacjenci są bardzo ciężko chorzy. Tak? I to, że oni kompulsywnie pobierają substancje, to jest niestety wpisane w Europę. I należy się z tym pogodzić i należy szukać sposobu, żeby ci pacjenci w ten sposób tych substancji nie pobierali. Między innymi oczywiście bardzo ważną sprawą jest tutaj podawanie właściwej, dobieranie właściwej dawki leku substytucyjnego, czyli żeby oni byli leczeni w pewnym komforcie. I teraz następna krytyka to krytyka ulegania presji pacjentów dotycząca przyjmowania środków psychoaktywnych. To znaczy, że oni taką presję na lekarzach i terapeutach wywierają. Krytyka tego, że zbyt łatwe jest zwiększenie dawki substytucyjnego. Że jest brak zachęcania do uczestnictwa w psychoterapii, brak zachęcania pacjentów do podjęcia pracy. Myślę, że te działania tego typu absolutnie są do realizacji dobrych programów substytucyjnych, a mianowicie można stworzyć odpowiednie, należy stworzyć odpowiednie wspierające działania dotyczące psychoterapii i działania wspierające dążenie pacjenta do podjęcia pracy. No i teraz cechy takich dobrych programów substytucyjnych, czyli taki program powinien spełniać wymóg osiągania wzrostu dawek leku pod kontrolą programu, to na pewno. I to byłby takim sposobem, który to ułatwił, byłby podawanie, jest podawanie części pacjentów, bardzo dobrze się spełnia podawanie.
Nie można wynoszenia filtrów na zewnątrz i odsprzedawać. Jeżeli mamy na przykład kasę, tak, to go odsprzedać, jest przyklejone. A jeżeli cokolwiek będzie zmrożone płatno, to sprawdź. Dlatego, że jak płatno przychodzi z powodu, to musimy kasę wyjść. Zdjęty, tak? A jeżeli był zdjęty przez niego i na przykład wygotowany, to się było wyjść, tak? A jeżeli, czyli jest to jakaś konsola. Następną sprawą jest regularne testowanie i przyjmowanie przeciwciała do grania. Nie chodzi tutaj, proszę Państwa, o to, żeby karać tych pacjentów za to, że oni tę substancję dobrali. Tylko, żeby był to powód, pretekst do tego, żeby z tymi pacjentami na ten temat porozmawiać, próbować wyjść z tego problemu. No, oczywiście należy zachęcać pacjentów do stałego zatrudnienia i w jakiś sposób nagradzać pacjentów za to, że te zatrudnienie legalne zdobyli. To znaczy, oni powinni czuć to, że dzięki temu, że kasują, stają się bardziej partnerami i podawanie tych lejków może być na dłużej. I gdy ty poradzić rzecz. Oczywiście należy nakłaniać pacjentów do takiego udziału w programach psychoterapeutycznych, motywowanie do przebudowy swojego życia, nakłanianie do nieuzyskania substancji nielegalnych. No i należy też porozmawiać z pacjentem, jakie są cele terapeutyczne. Celem terapeutycznym długoterminowym dla tego pacjenta powinno być uwolnienie się od tej poradni w tym sensie, że żeby nie czuł się tam uwiązany, czyli wyznaczenie takiego celu, że w pewnym momencie jednak, jeśli ten model pisze się da się, to na tym przestanie przyjmować środek substancyjny i będzie mógł funkcjonować bez tego środka. I oczywiście takim celem przejściowy może być przejście z jednego leku na drugi. Czyli takie znaczenie odległego wyzerowania, jak to pacjenci mówią, i przejścia z jednego leku na drugi. Oczywiście pacjentów też motywować można do zmniejszania zachowania tym, że u osób ryzykopodatnych. Nie wiem dlaczego tak jest do końca, może rozmawiałem na temat tego z specjalistami. W programy, które prowadzą zmniejszenie HCV jako jeden z elementów wyliczających, no mają w regułach wpisane przyjmowanie metadonu. Czyli przyjmowanie metadonu wyklucza tych pacjentów z leczenia takiego nowoczesnego ileni choroby wirusowego zapewnienia typu C, co niestety dla części pacjentów jest bardzo obciążające psychicznie. Choroba jest postępująca i ta somatyczna się pogarsza, oni nie mogą dostać nic do tego. Rozmawiałem tutaj naprawdę z osobami, które tym programem prowadzą, ale tylko właśnie w ten sposób to jest ustawione. I na pewno motywacją do tego, żeby zmniejszyć tą dawkę, jest także, może być także to, można nawiązać współpracę w kontakt terapeutyczny z pacjentami, którzy mają taki wyznaczony cel, także ratowania się z powodu tego, czyli wejścia na taki program leczenia. A tutaj, proszę Państwa, że tak powiem, spontanicznych pacjentów, którzy pomagali nam w uruchomieniu tego poradni w obrębie właśnie Gdańsku, na Końskiej. Pacjenci, to taka nasza pani Gabrycia, która jest oddana pacjentom rady, której próbowaliśmy działać. I tworzą oczywiście też takie grupy terapeutyczne, mogę powiedzieć, współpracowaliśmy w tym krótkim czasie robić coś takiego, że
pacjenci raz 3-4 tygodnie są zapraszani, to nie jest tak, że mają wymówkę, są zapraszani na to, do takiego spotkania się jakby pomiędzy tymi dwoma grupami. Tak? Ta grupa oczywiście początkowo była tylko bydgoska, wcale tych osób pomorskich z Morskiego, ale w tej chwili pacjenci mają przeznaczone w Gdańsku, mogą w bardzo dobrej lokalizacji, mogą bardzo sobie jechać i że tak powiem, nie ma takiej konieczności, ale spotykają się tutaj z tymi pacjentami działań oddziaływania terapeutycznych w Bydgoszczy. I teraz spontanicznie, naprawdę nie było żadnego nacisku ze strony terapeutów. Pacjenci sami zdecydowali, że oni będą teraz w ten sposób, że raz pacjenci z Gdańska będą mieszkali. Goszczy na takie spotkanie, a raz się pacjenci z Goszczy będą jechali do Gdańska. Tutaj to działania terapeutyczne istotna jest nasza dostępność do terapeuty i do lekarzy. Bardzo istotna. To znaczy, dlatego, że program subsydyjny w ogóle funkcjonował właściwie, nie może być w ten sposób, że pacjent ma dostęp do lekarza raz na ileś miesięcy, a w międzyczasie mówić nie wiadomo, tak? Ma wydawany środek substancyjny i do widzenia. Taki program niestety, takie oddziaływania powodują to, że ten program nie będzie funkcjonował wspólnie, nie będzie dobrze funkcjonował dla pacjenta. Pacjent powinien mieć dostęp do lekarza i do terapeuty, właściwie tak na życzenie. To wtedy dopiero to będzie funkcjonowało właściwie. Tak? Leczenie substancyjne polega na wydawaniu środka substancyjnego tego. Tak? I wtedy, kiedy osoby, które się zajmują leczeniem substancyjnym, będą w ten sposób funkcjonować, to ataki osób, które przeciwko leczeniu substancyjnemu, po prostu są wtedy niewiarygodne. To znaczy, wtedy, kiedy pacjenci, którzy czują tą opiekę i z którymi się nawiąże kontakt taki terapeutyczny, po prostu można prowadzić. No i ten program substytucyjny kupną siedzibę na Bydgoszczy, na ulicy Drzewiańskiego, ale zapraszam oczywiście do Gdańska, na ulicę Kośną, na liście 9A, które dzieje się dużo, proszę Państwa. Ja tam w krótkim czasie, ostatni tydzień października nie chciałem przyjmować, jestem cały słowa, no ale już miałem przeróżne zauważenia, że tak powiem, może powiedzieć, że tej pracy nie można się nudzić. Mówiliśmy policję, policja tu nawet dzisiaj tutaj do mnie w tej sprawie osób uzależnionych wyprowadzono na pracę na kajdankach z programu. No ale z drugiej strony, proszę Państwa, policja, dzięki temu, że policja się tam nas pojawia, to jest też rodzaj reklamy dla informacji dotyczącej tego, że w ogóle te leczenie substytucyjne tam funkcjonuje. I poza tym jest szansa na to, żeby też było policjant. Bo policjanci są niestety w Pomorskim wyedukowani przez terapeutów pomocy. Oni mówią tymi słowami terapeutów. No ale to znaczy, że jest dla Państwa szansa, żeby wyedukować tych policjantów, jeżeli oni się pojawiają, paradoksalnie dobra sytuacja. Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej. Natomiast robią wam no, myślę, że ten problem w Trójmieście jest bardzo poważny. Dlatego, że znaczy ja powiem tak, przepraszam, że się wtrącę, ponieważ właśnie w tej chwili minął czas całej naszej sesji i ten temat jest bardzo interesujący dla nas wszystkich, tylko powinniśmy mieć teraz 15 minut przerwy i my jesteśmy skłonni tutaj zostać, tej przerwy nie robić.
Tak, momencik. Także jeżeli Państwo są gotowi z nami zostać, to bardzo chętnie dalej porozmawiamy. Ja chętnie odpowiem na pytania na bardzo istotne możliwości. Okej, bo jest też prośba taka, żeby każdy sobie mógł pójść i wziąć kawę i wrócić. To zróbmy sobie zamiast 15 minut przerwy, to zróbmy 5 minut przerwy. Dobrze? I wtedy się odniesiemy do wszystkiego. Dziękuję.